odwołujemy się do tych dzieł ariańskich, które powstały w XVII stuleciu, a których współcześni Polacy nie czytali. Nasuwa się pytanie, dlaczego? Wydaje się, że zasadnicza kwestia to jest rozejście się trendu rozwojowego mentalności szlacheckiej z tym, co propagowali Arianie, nazywający samych siebie braćmi polskimi w swoich traktatach. Uważano, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa i że ktoś, kto nie jest katolikiem, tym samym wyłamuje się nie tylko ze wspólnoty stanowej szlachty, ale ze wspólnoty narodu polskiego. Moja teza jest taka, że gdyby Arianie byli grupką niemieckojęzyczną, powiedzmy, która się składała z mieszczan, to by spokojnie przetrwali do czasów oświecenia. Ponieważ jednak byli swoi, a byli tak bardzo obcy, musieli pójść na wygnanie. Ale przecież nie poszli tylko oni. Poszły z nimi ich dzieła, wydawane jako Biblioteka Braci Polskich u schyłku XVII wieku w Amsterdamie. Dzieła propagujące racjonalistyczne podchodzenie do spraw wiary, daleko posunięty rozdział kompetencji państwa od zadań Kościoła i wreszcie szeroko pojmowaną tolerancję wyznaniową. Te wszystkie hasła nie mogły znaleźć oddźwięku w Polsce XVII wieku, w Polsce, która w 1658 wygnała braci polskich, a w 10 lat później uchwaliła zakaz porzucania panującej religii pod karą przewidzianą za tak zwaną apostazję.